Hejka! Hejka, z tej strony Maja i dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, w którym zrobię dla Was poradnik do salta w tył z miejsca. Parę osób mnie o to... Boże, ja nie umiem w ogóle mówić. Okej. Hejka, z tej strony Maja i dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, w którym pokażę Wam, jak zrobić salto w tył z miejsca. To będzie taki poradnik, ponieważ parę osób mnie właśnie o to prosiło. A więc teraz przejdźmy już do oglądania. Okej, musicie mieć tak jakby matę, albo jakiś materac, jakikolwiek. Znaczy nie musicie mieć, ale moim zdaniem jest lepiej, żebyście mieli, jak się dopiero tego uczycie. Na przykład materac, na którym śpicie. Naprawdę cokolwiek. Na początku możecie zrobić przejście w tył. Potem fiflaka. Możecie zrobić fiflaka naprawdę dużo razy. Zróbcie takiego fiflaka, że pociągniecie mocno tak ręce za siebie. Musicie zrobić podwyższenie, nie wiem, z poduszek, z jakiejś, nie wiem, z jakiejś kocy i w ogóle. Ja oczywiście mam matę z Ikei. Naprawdę bardzo polecam Wam ją kupić. Jest bardzo fajna i się sprawdza. I ją możecie tak składać, więc bardzo fajnie. W początku zróbcie z tego taki mostek ze stania, no i potem możecie zejść z ugiętymi nogami. Zróbcie zwykłego fiflaka. Możecie też parę razy zrobić ten mostek. Spróbujcie tak pociągnąć ręce za siebie, tak jakbyście chcieli już próbować robić salto, ale nie do końca salto. Tutaj możecie zobaczyć w zwolnionym tempie, jak jakby mniej więcej te ręce zaciągnąć. I to jeszcze nie jest salto w tył, to jest po prostu fiflak, tylko po prostu tak nauka do salta w tył. Też teraz macie już pokazane jakby z rękami, jak je zaciągnąć. W nauce możecie próbować na razie zaciągnąć ręce tak, ale jeszcze nie do salta w tył, tylko do tego fiflaka. Spróbujcie zrobić tak samo, ale po prostu lekko ugiąć nogi jeszcze w tym sztucznym fiflaku. Nie wiem, czy to można nazwać sztuczny fiflak, no ale taki fiflak, nie wiem jak to nazwać. Teraz możecie poćwiczyć sobie taki wyskok, po prostu zwykły wyskok do salta w tył. Tutaj macie pokazany. A drugi wyskok to z kuczką, czyli po prostu, że wyskakujecie i jeszcze grupujecie nogi. Zróbcie ten wyskok z kuczką z podwyższenia. Możecie jeszcze poćwiczyć sobie tego fiflaka takiego, że jeszcze bardziej będziecie po prostu nogi uginać, a tutaj już macie pokazane salto w tył. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak tą technikę opanować, żeby nie ciągnąć głowy do tyłu i nie odginać pleców, tylko mieć po prostu takie proste. Jeszcze oczywiście przed tym saltem w tył, zanim będziecie go robić, poćwiczcie sobie jeszcze coś takiego. Tylko bardziej na przykład uginajcie do nogi i w ogóle. Jak już Wam wyszło z 5 klocków tej maty salto w tył, możecie spróbować z 4, 3, 2 i potem z 1, a potem z 0. Ale po prostu nie pamiętajcie, żeby nie robić tak, że raz z 5, raz z 4, raz z 3, tylko po prostu zróbcie parę razy salto w tył z 5 klocków, parę razy z 4 i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja po prostu nie pokazuję tyle razy, dlatego że nie chcę przedłużać Wam tego filmiku, bo niepotrzebnie będę przedłużać. Jeśli już robicie na przykład z 2 klocków tej maty, to możecie najpierw zrobić wyskok i kuczkę. Potem, jak uważacie, że jesteście już gotowi, możecie zrobić salto w tył bez żadnych klocków tej maty, tylko po prostu równo na ziemi lub na macie. Okej, tutaj macie już pokazaną tak jakby jak to bardziej zrobić. Na początku ciągnięcie ręce do góry. Potem, jak widać, grupujemy się. Lądujemy. I gotowe. Pamiętajcie, żeby nie wyginać tak kręgosłupu i nie odginać głowy za siebie, bo to naprawdę nie jest poprawnie. Jeżeli macie trampolinę, możecie wykonać naprawdę o wiele więcej ćwiczeń. Również możecie wykonać takie ćwiczenia, które Wam pokazałam.
Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, więc nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji. Pa!